Przed Wami saga rodzinna, saga kobieca, opowieść o dorastaniu i o wojnie i wielkobukowy patronat w jednym. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny zimowy jeszcze dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Poznajcie Apolonię i jej córkę Gabrynię, czyli bohaterki sagi rodzinnej Pióra Ewy Szymańskiej, powieści, które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Szara Godzina. Gabrynia to jest kontynuacja Apolonii właśnie i akurat w przypadku tej sagi warto jest zacząć od pierwszego tomu, żeby nic Was nie ominęło z tej poruszającej historii. Ziemie Podlasia, pierwsza połowa XX wieku. Gabrynia to najstarsza i najzdolniejsza córka spośród pociech Apolonii Niemyjskiej, kobiety, która swojego czasu przed laty popełniła nie lada mezalians i tym samym wzburzyła miejscową społecznością. Gabrynia dorasta, z ufnością spogląda w przyszłość i wszystko wskazuje na to, że los jej sprzyja. Udaje jej się skończyć szkołę, rozpocząć pracę, która pozwala jej rozwijać jej talent pisarski, co więcej poznaje też mężczyznę swojego życia, ale wtedy wybucha II wojna światowa i świat dziewczyny lgnie w gruzach. Gabrynia, podobnie jak jej matka Apolonia podczas Wielkiej Wojny, będzie musiała zrobić wszystko, by przetrwać i by również chronić swoich najbliższych. Pod tytułem dla sagi rodzinnej Ewy Szymańskiej jest takie motto, bo trzeba żyć. To jest wspaniałe i piękne motto, które prowadzi obie nasze bohaterki. Bez względu na problemy sercowe, bez względu na dramaty i tragedie rodzinne, bez względu na historyczną zawieruchę, trzeba iść naprzód, trzeba trwać, nie można się poddawać. Ewa Szymańska przypomina tutaj, że ludzkie życie jest kruche, że nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy na naszej drodze i co takiego się wydarzy. Życie jest ulotne, dlatego warto jest być najlepszą wersją siebie i pielęgnować siebie i swoją rodzinę. Warto tutaj zaznaczyć, że na pierwszy plan w sadze rodzinnej wysuwają się związki międzyludzkie. Mezalianse, romanse, wielkie miłości, wielkie zdrady, a to w tle rozgrywa się właśnie wielka historia. Historia, która nie oszczędza nikogo, która nie patrzy i nie ogląda się za siebie i nieważne, jakie mieliśmy marzenia, jakie mieliśmy pragnienia. Bohaterki Ewy Szymańskiej muszą poświęcić wiele, muszą oddać jeszcze więcej, ale żyją, a to jest tutaj najważniejsze. Czyta się naprawdę z zapartym tchem, jak to bywa z pięknymi sagami rodzinnymi, a w ogóle Pióro Ewy Szymańskiej jest tak lekkie, tak przyjemne, że wpada się w tym poruszającą i wzruszającą historię. Fani sag rodzinnych i takich poruszających właśnie opowieści z wojną w tle, czytajcie koniecznie Apolonię, czytajcie Gabrynię, no a ja już czekam na tą trzeci, czyli na rodzinę, która zamknie ten cykl. Wiem, że Wy również, tak jak ja, lubicie sagi rodzinne, dlatego dorzucę Wam jeszcze trzy inne tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Czas burz Charlotte Link. Uwielbiana pisarka niemieckich kryminałów tym razem powraca z początkiem sagi historycznej, opowieścią o młodej dziewczynie i jej perypetiach na tle Wielkiej Wojny i przemian społeczno-obyczajowych. Saga polska Moniki Rzepieli i są to cztery tomy i opowieść, która zaczyna się za czasów słowiańskich, a która kontynuuje się potem po całych stuleciach w dworze w Czartorowiczach. I wreszcie Stulecie winnych Aubeny Grabowskiej, głośny tytuł i niesamowita opowieść, która opowiada dzieje rodziny, a wszystko to na tle przeróżnych przemian społeczno-obyczajowych XX wieku. A ja razem z wydawnictwem Szara Godzina chcielibyśmy zaprosić Was na konkurs. Mam dla Was dwa komplety Apolonii i Gabryni do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: podzielcie się swoją ulubioną rodzinną sagą. Może to być film, może to być książka, do wyboru, do koloru. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 marca, no a ja w dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Lekka, piękna, poruszająca lektura, nie ma to jak saga rodzinna. Ja uwielbiam i od czasu do czasu właśnie lubię się zagłębić w takiej historii, no i wielkiej historii również. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zaglądajcie koniecznie na opowieści o miłości, coś na walentynki, antywalentynki i nie tylko historie romantyczne naszym okiem. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Kanał Wielkiego Buka to kanał książkowy, literacki. Jeśli Wam się tutaj spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!